Wielka Księga Zodiaku. Kto urodził się dnia 8 czerwca, potrafi utorować sobie drogę w życiu. Charakter jego jest nieco kobiecy, o naturze podwójnej i zmiennej. Obrotność, zdolność dostosowywania się, ruchliwość umysłowa i zręczność fizyczna to jego najcharakterystyczniejsze cechy. Jest to człowiek pracowity, a jego umysł aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i chytry. Nadmiar energii intelektualnej, jaka go wypełnia, musi znaleźć sobie ujście w życiu. Ożywia go pragnienie rozmaitości, antypatia do powtarzania tych samych rzeczy, dzięki czemu, gdy osiągnie odpowiedni rozwój, może osiągnąć wspaniałe rezultaty w nauce doświadczalnej, literaturze lub sztuce. Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odznacza się swymi zdolnościami finansowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodzenie. Możność działania i okazywania swej przedsiębiorczości oraz przejawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Niewątpliwie jest to człowiek pożyteczny i przyjemny, a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnym i interesującym zarówno dla siebie samego, jak i dla drugich. Czego strzec się powinien? Łatwo ulega przemęczeniu z powodu swojej wrażliwej intelektualnej natury, a także i nadmiernej gorliwości przejmowania się niewykonaną pracą. Dziecko dziś urodzone jest wrażliwe i delikatne, należy z nim postępować łagodnie. Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, pozostając jednakże ustępliwym. Dzieci urodzone w tym dniu powinny być traktowane nieco inaczej, ponieważ mają bardzo dużo wrażliwości na piękno, potrafią wyłuskać to i dojrzeć to, czego nie widzą inni. Wielka Księga Zodiaku.